świat, jak uromiso na cruzo. Raz była, po raz bywa, trudno raz bywa, no raz bywa, kusz się. Raz dostaniesz mordę, a raz ją powiedzmy nie kuszmy się. Jest mi tu dobrze, kupona Boga za piecem. Czasami są dobre walety i niezłe hece. Ja lecę na bicie, lecę przy życie słońca, no bo kaszpące, no bo to oczywiście nie pierwszy, nie ostatni raz. Zaguję tu blizę, nie pierwszy, nie ostatni raz. Dziewczynę tu przyliczę, mogę mu paść nisko, a spinam się wyżej. Każdego dnia ty ja, bra, dolewamy oliwy do ognia. No co ty robisz? Haha, frajer, jaki frajer. Czego? A kurwa, co najmniej będzie ci na trzy? Ja życzę co najmniej. Ha, co za tchórze. Jedź chłosz. Kiedy? Nie wiem, to w sobotę, opojęcie. Lekko i wypadł mi stąd. Dobra, rozjedziemy was jak Liverpool w 25 Milan. Śnisz chyba. Nie. Do soboty. Nara. Lol, nie mamy szans, jestem za wysocy. Jeden miał nawet tatuaż. Nie martw się, na jutro nam załatwi trenera. O 17 na siłowni. Spokojnie panowie, znam waszą sytuację i wiem jak wam pomóc. Ciekawe jak chcesz nas robić mistrzów NBA 3 dni. Jest na to sposób. Ty idziesz się pociągać, ty idziesz wyciskać, a ty sam zadzwonisz i spytać się kiedy gram. No siema, pamiętasz się? Dawać koksu! No dobra, trzeba. Kto mi dał 4? Miał być 400! Gramy w sobotę, o trzeci. Małże nie mają mojego trenera i odsuwałem koks, żeby ostatnio się zdawały. Kurczę, to mi też kogoś nie znaleźć. Musimy sobie załatwić nowego trenera. Ej, a pamiętacie tego? Tego Atasia! Tego z kontenerów? Nie, tego z pod bloków! Okej, no to chodźmy do niego. No idzie. Ej, patrzcie, co ma ten kupę Natasia. Ej, faktycznie, to jest on. Ej, ty stary! Stary, ty jeszcze żyjesz? Co jest? Ej, ty kojarzysz Natasia tego z podbloków. Gdzie on może być? No, to ty, on na winklu szlugi pali cały dzień. Ej, kurde. Cały dzień tam jest. Ale słuchaj, co ja do ciebie mówiłem? Pod 16 na osiedlu. No to kurde, od razu zagradaj. Znajdziecie tam w pełno żuli. No to tak trzeba od razu, chłopie. Ty się, kurde, idź się w ogóle, nie, ogarnij. Ty kogo ty mówisz? Nie wiem. Yeah. Dobra, wracam właśnie ze szkoły.
Dobra, my idziemy. Nie mamy całego dnia, stary. I kurde, wracaj mówię do domu. Mówię, 16, pełno żuli. Kiedy skończy? Pełno żuli to jest, no. Trzymaj się, stary. Trzymaj. Czekaj, to tam. Ej, to jest chyba ta 16. O, to jest chyba ta 16. Ej, Simono, stary. No, to masz. O co chodzi? Słuchaj, bo wiesz, jest sprawa. W sobotę najbliższą grałem z takimi ziomkami w kosza. No. No. Mają takiego nowego trenera. Ponoć prosto z NBA. Nazywa się Joseph, więc nam też trzeba. I płacicie? No wiesz, 3 kilo banan z MediaMarktu. Okej, wchodzę to. Jest idealnie. Trzymajcie się. Dawać wino! Nie! Double kill! A ty masz wino? Nie! Ziom! Ale gość! Pepsi. Nie pijesz. Nie żyjesz. Pepsi jazda! Pozytyw, negatyw. Dla tych czy dla tamtych. Proste dla kumatych, dla tych co znają klimaty. Pamiętam, nie zapomnę, lata 90. Gadki o świętej wojnie. To czasy niespokojne, brutalna konfrontacja, zdobywanie sektora. To nie wyobraźnia chora, horror jak z telewizora. Sobotniego wieczora, drzawa znowu podniesiona. Taka droga obrana, chuligańska odsłona. Dzielne chłopaki, a o nich tu mowa. Każdy z nich spróbował, życia posmakować. Nic ująć, nic dodać, to stara historia. Wyjazdy, kobiety, każdy lubi imprezować. Swą drużynę dopingować, non stop rywalizować. Z wrogim klubem sparować, dobrze znokautować. Życie nadal się toczy. Jestem, Józef. Panowie, ściągłem najnowsze taktyki z NBA Kom. Tak, mała akcja, ten, żuraszki, tu piłka, dobrze, o tak, tak. Tu mamy ten nasz zawodnik, to ten Rasiak, a tu ten innym kolorkiem, o tu o, piłka, o tu o i ta, ten. On tu mu tam zagrywa i tu na korner wychodzi, a tu ten. Tak, i tu ta piłka mu tak do głowy, ten podana będzie, on tu mu ten później ten, ale ten. Tu on zobaczmy, ja tak skaczę do góry, o tu do góry, o. O, do góry, o, a wysoko skoczył, bardzo wysoko, tak, Rasiak. No ten, tak, tu bramkarz, bramkarz drużyny przeciwnej, Tony Hinterharzer. On tu, ten, patrzy, o, tu patrzy, o, tu może już inny kolor, bo to, o, ten, o, tu patrzy, o, no ten, tutaj ta linia obrony, ten tu jeden zawodnik, drugi, i tutaj trzeci, o, tak, tak, trzy zawodnicy. To by było na tyle. Czekam na parkiecie. W 56 może byśmy z tą taktyką wygrali. A teraz?
cyfry. To jak, idziemy do szatni? Nie, to takie loły, to nie ma sensu. Ej chłopaki, gdzie są te banany? Chyba nie tak się umawialiśmy, co? No wiesz, nie ma. No to macie. Ten napój. Tak, dobry. Bójcie. Sportowy czas na jest. Taki w NBA, nie? Okej, okay. Fajnie, bijcie do dna. Za syf! Fuj! Trzy razy, a ja
Nie, no nie wiem, raz wyszkodałem już 3 razy. Nie, strzeli tak? Strzeli, a ty wstajesz? Tą minę? Nie, tak się gapi na siebie na pewno. Właśnie, ty po prostu się... Popatrzysz się i tą minę? Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze, i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi. Co jeszcze powinno tej pani? A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli? Kręcę już, jak się wytnie. Przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorem. No nie! Dobry, jak się nazywasz? Jestem Edek, co nie wiem, Kredek. Co nas zaprezentujesz? Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Zademonstruj. Bo nie ma już nic. Nie ma już nic. Czarniaczy, mam talentu. I proszę państwa, Dominik Mielok. Dominik, Dominik, jak się czujesz? Dominik co do gówniany, najlepszy zawodnik w tej klasie. Dominik Melo zaczyna. Damian. Rafał mnie popchnął. Rafał, jak się nazywasz? Nie wiem. Aha,